Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich zebranych tutaj w Big Book Cafe na ulicy Dąbrowskiego w Warszawie. I witam serdecznie wszystkie osoby, które nas obserwują teraz albo kiedyś, w jakiejś przyszłości będą obserwować na Facebooku. Myślę, że no mówię za siebie, czuję jakąś tremę ze względu na to dzisiejsze spotkanie, które jest pierwszym z cyklu Tercet Krytyczny i które jest poświęcone próbie spierania się o literaturę. Chcemy się spotykać i rzeczywiście trochę pokłócić o to, jaka literatura, która literatura, na jakich warunkach robiona literatura warta jest tego, żebyśmy ją nazywali literaturą. Dzisiaj pod but bierzemy powieść Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby. Są ze mną Joanna Piechura, która zastępuje Macieja Libicha, tutaj odwołuje się do pierwotnego zaproszenia, ale właściwie to chyba Maciej ją zastępował, ponieważ jest to autorka znakomitego tekstu o Zycie Rudzkiej i znawczyni jej twórczości, nie tylko prozatorskiej. Olga Wróbel, krytyczka, recenzentka, to też się możemy pospierać właściwie, czy jest różnica i jaka różnica, też autorka komiksów. Ja się nazywam Iwona Kusz i będziemy się tak właśnie spierać, a gdyby tutaj ogień tej dyskusji był za mały, to będzie tutaj podgrzewał ją przedstawiciel organizatorów, Wodzianka Bartek, który będzie przypominał o tych momentach, kiedy powinniśmy zmienić wątek, bo już niestety nie ma sporu, tylko jest nuda, jak rozumiem. I chyba przechodzimy po prostu do Zyty Rudzkiej i jej powieści. I tu oczywiście kilka takich słów tylko wprowadzenia, pewnie jakoś oczywistego, ale też trudno nie czytać tej powieści, która się ukazała w ubiegłym roku, jako jednak części trylogii. Oczywiście jest ona związana z wieloma innymi tekstami Zyty Rudzkiej, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. Ale bardzo wyraźnie, kiedy wróciła ona do prozy kilka lat temu, napisawszy właśnie Krótką wymianę ognia w roku 2018 i Tkanki miękkie w 2020, więc tutaj mamy taką, prawda, bardzo spójną, rytmiczną i konsekwentną pracę tej autorki i jednocześnie pewien projekt, który się wyłania z tych trzech powieści, również jakoś no, artystycznie zamierzony. Stąd pewnie w tej naszej dzisiejszej rozmowie sporo będzie odwołań także do tych dwóch innych powieści. Może bym zaczęła od takiego pytania do nas wszystkich, do nas trzech, Le Monde, o to, jak to spotkanie dla nas, to spotkanie z Zytą Rudzką, na jakich warunkach się ono odbywa? Nie wiem, Olga? Ja tę powieść czytałam teraz na świeżo wcześniej. Nie tyle mi może umknęła, co wszyscy tyle o niej pisali i tak namiętnie ją czytali, że postanowiłam to sobie odłożyć na później. I przede wszystkim czytanie Zyty Rudzkiej było trochę, oprócz podstawowych kategorii krytycznych, świat przedstawiony, język i tak dalej, było dla mnie trochę pytaniem o moje praktyki czytelnicze i o praktyki czytelnicze innych, jakby wyobrażonych jej odbiorców. Ponieważ jest to powieść niesamowicie gęsta, niesamowicie gęsto utkana z języka, z różnych powtarzających się, przeplatających fraz. I przyznam, że tak jak na początku byłam absolutnie zachwycona i po prostu wszystko podkreślałam, wszystko wysyłałam znajomym na Messengerze i jeszcze sobie napisałam na regale ołówkiem parę zdań, to potem zaczęło mnie męczyć. Natomiast w tym samym momencie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego mnie męczy. Czy męczy mnie dlatego, że Rudzka tak napisała? Czy ona chce mnie zmęczyć? Czy coś tutaj nie wyszło? Czy być może dlatego, że to nie jest powieść, którą się połyka w dwa dni, tylko można ją sobie na trochę odłożyć, można do niej wrócić, można sobie przemyśleć, co się przeczytało. A z drugiej strony, czy my jeszcze w ogóle tak czytamy? I jako zwykli ludzie, i jako krytycy, krytyczki literackie, czy po prostu czytamy na czas, żeby oddać tekst, wydać opinię i przesunąć się w kolejne rejony. I to były dla mnie takie interesujące, pozatekstowe kwestie. No, pytanie oczywiście, czy chcielibyśmy, czy umiemy smakować literaturę i jakim wtedy daniem by to było, już pozostając jakby przy tej metaforze. Joanna?
Mi się twórczość Zyty Rudzkiej od samego początku wydała bardzo smaczna i taka właśnie mięsista w tej powtarzalności swojej, w tej śpiewności, w tej rytmiczności. A Zytę zaczęłam czytać chyba tak, jak też większa część publiczności, zaczęłam od Krótkiej wymiany ognia. Wtedy też pierwszy raz miałam taką dłuższą styczność z twórczością Rudzkiej. A właśnie Ten się śmieje, kto ma zęby, było pięknym dopełnieniem, takim drugim etapem wchodzenia w twórczość Rudzkiej. A potem te dramaty, do których się przekonałam właśnie dzięki temu, że najpierw odkryłam prozę i zaczęłam szukać takiego miejsca, z którego wyszła ta rytmiczność, o której Olga mówiła. I dlatego skierowałam się w stronę dramatu. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra książka do czytania właśnie w etapach, chociaż ja wpadłam i od samego początku nie miałam wątpliwości co do tego, że przeczytam od A do Z na dwóch posiedzeniach. Więc ja chyba będę tutaj osobą, która będzie się zajmowała punktowaniem wszystkich zalet pisarstwa Rudzkiej i będę przekonywała tych, którzy nie przeczytali Ten się śmieje, kto ma zęby, do sięgnięcia po tę książkę. Przekonywać, mam nadzieję, do sięgnięcia nie trzeba. Ja tutaj w takim razie moje wyznanie, oczywiście z racji, prawda, wieku, poznałam ją pewnie właśnie najwcześniej jeszcze przy okazji tych utworów publikowanych w latach 90. przez PIF, przez Świat Literacki. Pamiętam te tomiki z jej nazwiskiem na okładce i po długiej przerwie pisarskiej ta Krótka wymiana ognia była dla mnie jak olśnienie. W takim sensie, że to nie jest zupełnie nowe, to nie jest coś, jakby, czego Zyta Rudzka nie robiła w latach 90., ale dużo mocniej jakby zbudowany projekt, właśnie bardzo żywy. Pamiętam, że ten język też mnie wtedy olśnił. Natomiast tu płynnie właśnie przechodząc do pierwszej kwestii, być może spornej, tutaj zaczęłam mieć pewne wątpliwości dotyczące tej pracy językowej. No to jest coś oczywiście, czego nie można nie zauważyć, prawda, że autorka buduje tutaj właśnie, próbuje konsekwentnie zbudować spójny świat za pomocą języka z perspektywy Wery, tej bohaterki. Tu może to krótkie takie wprowadzenie dla osób, które właśnie jeszcze książki nie czytały, a chcą być bardziej w dyskusji. W dużym uproszczeniu mamy tutaj właściwie taką opowieść toczącą się przez kilka dni, podczas których Wera szuka butów do trumny dla swojego umarłego męża, ale przy okazji rozlicza się i ze swoim życiem z nim, i ze swoim własnym życiem, ze swoimi innymi miłościami. Tak właśnie od tego pierwszego momentu, kiedy orientuje się, że musi wykonać pewną pracę, by jokeja pochować, do ostatniej sceny, jaką jest, tu chyba niczego nie zdradzam, istotnego stypa z samą sobą. Mamy taki przegląd jej życia, jej postawy wobec życia, co chyba też jest tutaj takim istotnym czynnikiem. I właśnie to, co robi pisarka, to próbuje bardzo konsekwentnie pokazywać nam świat oczami tej swojej, prawda, postaci, jej językiem. I tu są momenty absolutnie zachwycające, ale też miałam czasem takie, wiecie, że czasem jakby tam jest o frazę za dużo. Już trzy frazeologizmy o butach, ale musi się jeszcze czwarty, prawda, pojawić, że jakby ten język tak proliferuje, pączkuje niekiedy. A czasem właściwie to się też trochę zastanawiam, no właśnie, co tu się takiego dzieje też na styku tego języka i bohaterki, w sensie tego jej obrazu świata. Zwłaszcza w takich fragmentach, kiedy pojawiają się te wielkie tematy, pamięć, śmierć, wojna, to jest na granicy jakiegoś banału, kliszy. Możemy powiedzieć, że tak jest, no bo takie jest spojrzenie Wery, ale może tak jest, bo tu właśnie ta praca języka nie jest, tu formuje jako wątpliwość, siłą rzeczy oczywiście pewnie ją tutaj wyostrzam, ale miałam takie momenty, kiedy mi to ta konstrukcja nieco zgrzytała. Um,
Ja tutaj trochę zahaczę już, ale nie zobowiązująco o kolejny wątek, czyli właśnie o konstrukcję postaci, bo fascynuje mnie i u Zyty Rudzkiej, i poniekąd u Doroty Masłowskiej, dlaczego ilekroć jest opisywana jakaś postać z ludu, albo akurat Wera jest ze wsi, co tam się przemyka w jej biograficznych rozważaniach, albo z jakichś niższych warstw społecznych, typu kasjerki Masłowskiej i tak dalej, dlaczego one zawsze posługują się takim... No to jest język literacki, to jest literatura, ale dlaczego on zawsze jest tak dziwnie upozowany? Jakby po prostu te postaci zawsze myślały w odwrotnym szyku, zawsze budowały swój świat właśnie za pomocą jakichś frazeologizmów obiegowych, przysłów, powiedzeń, trochę wykrzywionych, bo to są proste osoby. I dlaczego właściwie, no tak jak mówię, dlaczego ten język nigdy nie jest prostszy? I na to nie mam żadnej odpowiedzi. Rozumiem, że jest to zamierzona od początku do końca konstrukcja i dość zachwycająca, tak jak mówię, tam są fantastyczne frazy, ale dlaczego tak mówi fryzjerka? Czy to jakby... Czy to próbuje oddać jakiś naturalizm językowy, że ona właśnie tak by z nami rozmawiała, gdybyśmy mogli wejść do jej głowy, czy jakiś tok myślenia, czy po prostu ta konstrukcja literacka ma coś obnażyć, ale nie do końca wiem co. I tutaj u mnie pojawia się właśnie pytanie o to, jaka jest funkcja tego języka, oprócz takiej barokowości, tak jak mówię, olśnienia, że tutaj była taka fantastyczna fraza. No ale właśnie, ja tych fraz w tym momencie nie pamiętam. O paleniu papierosów, że ona pali cały czas, lubi sobie zadymić, rozkopcić, bardzo opisowo to wszystko wypada, tylko, tak jak mówię, moje ulubione pytanie o literaturę i różne rzeczy jej dotyczące, po co? I jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, no bo po coś niewątpliwie to jest Zyta Rudzka. Natomiast co tak właściwie nam to daje? Ona w ogóle pali na co trzeciej stronie, także tam cały czas właśnie wracamy do To jest trudna książka dla palaczy i dla palaczek, czyli dla mnie. To jest książka zdecydowanie dla palaczy i to jest też książka o kobietach, które na przykład lubią zbakać swoich młodszych znajomych czy chłopców. Także to mi się bardzo podoba, że akurat w kwestii językowej zwróciłaś uwagę na to, że to palenie cały czas wraca, bo faktycznie jej inwencja językowa Rudzkiej, to znaczy jest tutaj wyjątkowo płodna tak w aspekcie właśnie palaczy i palaczek. Rudzka cały czas pisze o osobach, które non-stop przebywają obok kogoś, ocierają się o kogoś, dbają o cudze ciała. Tak? Mamy lekarkę, mamy lekarza, mamy dżokeja, mamy fryzjerkę. Tak? To jest cały czas głaskanie, pielęgnowanie. Mamy na przykład zakłady pogrzebowe, gdzie bohaterowie też dbają jakoś o ten wygląd właśnie nieboszczyka i to jest bardzo szczegółowo ukazane. Więc dla mnie ten język jest sztafarzem, który po prostu w pewnym momencie zajmuje główne miejsce i dla mnie to była czysta rozkosz, znaczy pławienie się w tym języku razem z autorką, więc ja też nie zastanawiałam się w żadnym momencie, czy fryzjerka może faktycznie taką frazą rzucać. Dla mnie to w ogóle nie było pytanie w trakcie czytania. To nie pojawiło. Nie pojawiło też nie chodzi o takie jedno zero-jedynkowe rozliczanie, czy fryzjerka tak może mówić, czy nie może, tylko dlaczego tak mówi w tym przypadku. Natomiast nie tylko ten w tym język... przypadku, bo w innych, w krótkiej wymianie mamy Romę Dąbrowską, poetkę, prawda? Może wtedy nam się to wydawało bardziej wiarygodne, że poetka mówi takim bogatym, dramaturgicznym wręcz językiem. Plus tak? ten język w tym przypadku jednak się zmienia, bo pamiętam, że... Pamiętam, bo czytałam to 3 dni temu. Pamiętam, że kiedy mówi doktor, to jednak on mówi inaczej. Tak mi się zdaje. Zaraz. Doktor też jest jednak mocno zrobiony na intelektualistę, tak? I mówimy, bo ty chyba myślisz o Ludwiku, tak? A nie o starszym Prokopiuku. Starszy Prokopiuk mówi już bliżej Wery, a Ludwik młodszy, który już jest bardziej warszawski, bardziej przypomina właśnie Spacerowicza z Żoliborza, on już faktycznie używa zupełnie innego języka, inaczej jego składnia wygląda, inaczej też modeluje swoje zdania, prawda? Tak, mi się jednak wydaje, bo nie byłoby chyba, nie chodzi o to, żeby wpadać teraz w taką właśnie pułapkę, czy tutaj mamy dobry obrazek socjologiczny, prawda? Ale troszkę inaczej przeformułować można to pytanie, to znaczy, czy... Co nam mówi o tych postaciach, że one mówią tym językiem, prawda? To jakby co wynika z tego, że one są tak zrobione? Właśnie widzę tutaj ten zamysł spójności, zresztą podkreślasz też w swoim tekście, że to jest też taki zamysł spójności, który właściwie
obejmuje nie tylko te trzy powieści, ale je powiedzmy tutaj jeszcze mamy śliczną notkę, na świeżo, tak, gdzie powtarzają się postaci, czy pojawiają się w epizodach te same postaci, jest wyraźnie, prawda, pewien zamysł i jest też powtarzalność pewnych fraz, no łącznie z tytułową tutaj frazą, ten się śmieje, kto ma zęby. Gdzieś tu ta konstrukcja, tak mam wrażenie, właśnie wychodzi za, jak dla mnie, za nadto miejscami, jako właśnie konstrukcja. A ja to strasznie lubię. Czy ja mogę lubię, jak widać, szkielet. Szkielety, tak. A propos tego, co mówisz, ja pozwolę sobie przeczytać dosłownie dwa zdania, które Rudzka kiedyś tam wypowiedziała na temat tego, jak dramat wpłynął na jej język. Bo ja widzę też bardzo dużo teatru absurdu w jej tekstach prozatorskich i jakby stopień powtarzalności, który tutaj się pojawia, wynika też z tego, że te frazy, ja mam wrażenie, narratorka w pewnym sensie doskonale rozumie, że one zużywają się z każdym powtórzeniem, że one stają się no takie śpiewne, aż do utraty sensu. Tylko to jej nie przeszkadza, bo to ją kołysze, to ją napędza dalej. I ja jakoś też popłynęłam za tym. Przyznaję, że na początku miałam wątpliwości, takie jak ty, ale z każdą kolejną stroną, właśnie dzięki tym powtórzeniom, przestałam kwestionować sensowność tego, a zaczęłam po prostu iść za rytmem. A jeśli chodzi o ten cytat, o którym mówiłam, Rudzka powiedziała tak: po pisaniu dramatów zmieniłam podejście do konstrukcji. Mocowanie się z formą dramatyczną nauczyło mnie innego budowania struktury i psychologii postaci. Teraz premedytacją przełamuję kanoniczne wzory, wymawiam posłuszeństwo tak zwanej drabince fabularnej, kulminacji, nie fiksuję się na przemianie bohatera. Punkt, o którym myślimy, że jest kulminacją, często wcale nią nie jest. Wydaje mi się, że te słowa jakoś tam wyjaśniają też sposób, w jaki właśnie te 7-8 lat spędzonych na pisaniu dramatów zmieniło też dykcję prozatorską. Mnie zaciekawiło to, co teraz powiedziałaś o zużywaniu się tej frazy. Czy widziałabyś coś takiego w kto się śmieje, ten ma zęby? Nie, kto się śmieje, ten ma zęby. Kto ma zęby, ten się śmieje. W tej książce, którą czytałyśmy. Czy widzisz tam właśnie jakiś, no tak jak mówię, to zużywanie się w samym tekście, czy to po prostu chodzi ci tak bardziej o odbiór właśnie? Ja myślę, że ilość metafor, czy liczba metafor, w których pojawia się właśnie chód, but, krok, jest tak intensywna, że chyba nie sposób ukrywać, że i autorka, i narratorka wiedzą, co robią z tym językiem, tylko to jest kojące. Ja bym raczej szukała w tym czego innego. Znaczy nie podchodziłam do tego krytycznie, ale może to jest sprawa czysto subiektywna i tutaj ja po prostu właśnie szukałam śpiewu, a wy szukałyście jakiejś nowości czy świeżości, która właśnie nie polegałaby na powtórzeniu, tylko na jakiejś, nie wiem, zmianie tonacji. Może też ja się poddałam temu, że cały ten świat jest stworzony przez jedną bohaterkę, tak? Bo my, tak jak mówiłaś Iwono, patrzymy na świat przez, znaczy oczami bohaterki, która jednak nie zmienia się za bardzo w trakcie tej opowieści. No ja myślałam też trochę o tym, że to w sumie tak strasznie, może to jest bardzo na wyrost, ale że to jest też trochę jakaś struktura, która oddawałaby życie. Górnolotnie, ale tak. No, ale trochę tak, że to tak pędzi i po prostu jest tyle przeżyć i tyle tych fraz i takie bogactwo. Nawet i nie mówię przeżyć w sensie podróży na Madagaskar, tylko po prostu, że tutaj trzeba załatwić buty, tutaj ktoś umarł, tutaj pies nie je, tutaj pies nie sika, a tutaj nie ma już nic w domu do sprzedania. I że po prostu to jest takie strasznie intensywne, strasznie dużo się dzieje, a na koniec, w sensie to zabrzmi teraz strasznie, co powiem, ale na koniec niewiele z tego zostaje w głowie, tylko takie było bogato, było dużo. Absolutnie nie chodzi mi o to, że z Rudzkiej niewiele zostaje w głowie, ale że jakby z tego całego natłoku na gorąco trudno właściwie powiedzieć, o czym, co tam było. I mam też tutaj jakby poprawkę na to, że my jesteśmy krytyczkami literackimi, więc my sobie tu wyciągniemy szkielet, a tutaj buty, a tutaj zegarek, ale zastanawiam się właśnie, jakie jest wrażenie mojego wyobrażonego, zwykłego czytelnika, który właśnie coś takiego przeczyta, wyobrażam sobie, że to jest taki piącha w twarz. No.
Wszyscy czytelnicy są niezwykli. Zaraz ci oddam głos, ale tutaj muszę jakoś jednak, bo też właśnie myślę tutaj o takiej pewnej sprzeczności. No, to już się pojawiło i rozumiem, że po części się jedni mniej, drudzy bardziej zgadzamy co do tego, że właśnie ten język zarazem jest żywy, ale też stawia pewien opór i właśnie dokonuje się też jakiś rodzaj osłabienia jego siły w efekcie. Mamy też tutaj to, o czym ty mówiłaś, mówiąc o takim tle społecznym, jakoś historycznym, tak, PRL-owskim, przełomu transformacji. Tutaj te znaki są tak porozdawane, prawda, nie ma tutaj troski o to, żebyśmy dobrze się orientowali, co nie jest zarzutem, ale zarazem to są zawsze zdegradowane dekoracje, prawda, to jest ten bohater, ten cukier, który jest w tym, jakby gdzieś tam tłem jest już ten niedziałający, prawda, zakład gorseciarski, to jest ten nieistniejący już zakład fryzjerski, gdzieś tam z szyldem tylko zachowanym. To znaczy rzeczywiście to jest w pewnym sensie taki magazyn starych dekoracji, gdzie znowu mamy tę dwuznaczność, to znaczy czy to są dekoracje życia, czy to są właśnie dekoracje teatralne, prawda? Tutaj ja się w ogóle zgadzam z Olgą, bo nawet jako notatkę miałam taki, no trochę wstyd tak powiedzieć, tak, nędza i wielkość egzystencji, prawda? Jako właśnie coś, co się tutaj bezustannie przewija, ale właśnie z tym znakiem zapytania, że jeśli jest tak, że ten język właśnie się, nie wiem, degraduje, czy w każdym razie wyciera i że te dekoracje tak zanikają, to skąd jest ta siła, która ma ocalić tę bohaterkę, tak? Jakby i ją właśnie dalej ponieść w rzeczywistość. Ty chyba chciałaś. Tak, ale to, jeśli chodzi o to, co Olga wcześniej mówiła, o tej prędkości języka i o tym, jak właściwie to, co się dzieje fabularnie, jest o wiele wolniejsze od tego, co się dzieje w języku. I to mi się też bardzo podobało, to znaczy ta dwutorowość tej książki, tak? Raz, że język pędzi, a dwa, że właściwie na przestrzeni trzech, czterech stron, czy nawet całych dwóch rozdziałów, bohaterka właściwie przechodzi od ławki w parku do, nie wiem, do rogu ulicy, tak? Albo z bazaru do domu wraca. I właściwie nic się nie dzieje w trakcie, ale w jej głowie w tym czasie wspomnienia buzują i wracamy do przyszłości, do różnych punktów, tak? W jej przyszłości. I to mi się też wydaje szalenie atrakcyjne, no bo ten język wtedy, nagromadzenie powtórzeń jakoś tam się rozkłada w czasie wyimaginowanym, tak? W głowie czytelnika czy czytelniczki. Tak ja to widzę. To chyba został nam wątek sygnalizowany już, wojny płci. Czy też tego, jak Zyta Rudzka podejmuje jakąś pracę właśnie z tymi kwestiami. Już mówiłam właśnie też o tej babskości, również dlatego, że po prostu znowu w takim odbiorze jej krytycznym to się oczywiście bardzo podkreśla. A ty już zaczęłaś o siostrzeństwie, prawda? Wcześniej. Nie, to chyba. Powiedziałaś, że wrócimy do tego tak, zaraz. Tak, bo... tak. No tak, bo ona jest paskudna dla innych kobiet. Ja tam nie widzę żadnego siostrzeństwa i się temu nie dziwię, to nie jest zarzut, bo wydaje mi się to znowu Rudzka jest na tyle sprawna, że to jest dobrze umocowane w powieści. Może inaczej, ona jest wstrętna dla kobiet, które jeszcze istnieją, bo ma w pamięci swoją, spoiler, zmarłą kochankę i do niej się odnosi trochę inaczej. Natomiast, i tutaj znowu język, albo i nawet nie, no dobra, trochę język, że o istniejących kobietach, z którymi ona się gdzieś spotyka podczas tej swojej przedpogrzebowej wędrówki, wypowiada się w niesamowicie wulgarny sposób. To są, zresztą o sobie też tak mówi, ale to właśnie jest też pytanie dlaczego i ja tutaj akurat mam odpowiedź, ale to może później. Nie, dawaj teraz, to jest bardzo ciekawe. Nie, to ja was potem tym przybiję i rozjadę. Nie, no ale te kobiety to są dupy, cyce, pizdy, jak są ubrane, co im to ubranie odsłania i przede wszystkim czy one są atrakcyjne. Dla niej być może, ale dla innych mężczyzn. To jest nieustanne ocenianie i nieustanny ranking popularności, jakaś próba sił, która się tam odbywa. Więc ja tutaj siostrzeństwa widzę niewiele, co najwyżej właśnie być może jakieś idealizowane wspomnienie tych kochanek, których już nie ma. Mhm.
Ale czy mamy oczekiwać od niej nie bycia wstrętną? To znaczy, wydaje mi się, że w jej mowie wewnętrznej nie ma niczego, co by nam pozwalało na jakieś takie wyższe nadzieje związane z niemoralnością, prawda? Ona zresztą też jest cały czas lubieżna względem kobiet, które spotyka, bo jest biseksualna, czy nie wiem, no panseksualna chyba nie jest, jest biseksualna na pewno i patrzy okiem właśnie pożądliwym na kobiety, które spotyka. Przy czym, jak mówię o siostrzeństwie, to też myślę na przykład o Mirce, prawda? Siostrze Dawida Gorsyciarza, którą spotyka przypadkiem zupełnie. I to właśnie od Mirki dostaje te upragnione buty, tak? Których tak długo szukała. I mimo tej wulgarności w ich kontaktach, mimo przekleństw, którymi się obrzucają, czy jakichś tam dawnych animozji, no ona cały czas... Ja bym powiedziała, estetyzuje Mirkę w pewnym sensie. Znaczy jest tam opisane jej futro, jej pierścienie, jej kostki, jej łydki. Może to jest konwencjonalne, ale w jakiś sposób to spojrzenie oddaje charakter ich relacji obecnej. Czyli tego, że ona dostaje buty, że jest przysługa wyrządzona i że w takim razie one razem wracają do tego mieszkania i coś się dobrego dzieje jednak. No właśnie, ale Mirka i Dawid to są trochę inne postaci i nie wiem, to jest taki trop na gorąco, ale wydaje mi się, że Vera jakby wiąże z nimi pewne nadzieje, że dla niej oni są cały czas jakimś zapleczem albo emocjonalnym, albo finansowym. Finansowym. Oczywiście, ale znowu, czy ona się z tym kryje? Mirka doskonale o tym wie. To wszystko, przysługa za przysługę. To jest świat, w którym nie bardzo funkcjonują inne relacje. No tak, ale nie nazwałabym tego mimo wszystko relacją siostrzeńską. Przysługa za przysługę jakoś do wsparcia za wsparcie. To jest dla mnie siostrzeństwo. Natomiast tak jak mówię, to na pewno nie jest jakieś, to są jakieś moje intuicje. Szczerze mówiąc, nie myślałam o tym w ogóle w kontekście Mirki. Zwróciłam uwagę na jej stosunek właśnie do tych kobiet, od których albo ona czegoś potrzebuje, albo czegoś nie dostaje. Myślisz o Helence, czyli kochance Jokeya na przykład? Tak, ale też o tej jubilerce, nie pamiętam jej imienia. I o kobietach, które ona chyba właśnie opisuje z przeszłości. Tam jeszcze zaraz sobie przypomnę. Czy na przykład z Zośką, czyli miłością z dawnych lat, która umiera pobita na ulicy ze względu właśnie na ich lesbijską relację. Ona pomaga rozkręcić biznes, tak, Werze fryzjerskiej. Tylko dzięki Zośce powstaje zakład. Zośka ją przygarnia. Oczywiście tam też jest seks w tle i gdyby nie relacje seksualne, no to nie wiemy, czy w ogóle taka przysługa znowu zostałaby przedstawiona. Ale wciąż do mnie przemawia to, że one razem tworzą zakład, one razem rozkręcają to i dzięki temu Wera w ogóle może zostać w mieście. Ale znowu... Może to jest za proste. Ale znowu przywołam to, co mówiła Iwona, że patrzymy na to tylko i wyłącznie z punktu widzenia Wery. Zośka od dawna nie żyje, na ulicy napadnięte były obie, Wera przeżyła i też zastanawiam się, związała się z Jokejem i prowadzi takie życie, no na zewnątrz powiedziałabym, trudno powiedzieć, co jest na zewnątrz, ale ma męża, jakby jest tą w pewnym sensie porządną kobietą i zastanawiam się, ile w tych... tym, jak ona wspomina Zośkę po latach, jest jakiegoś poczucia winy, że właśnie ona przeżyła, ma męża, a Zośka leży w piachu, nie wiadomo w czym ją, znowu są buty, prawda? I to w czym Zośkę pochowali, to że ona tego nie mogła dopilnować, nie widziała tego, nic jej po niej nie zostało, także... A buty są narzędziem zbrodni właściwie, tak? W przypadku Zośki, więc dwuznacznie. Mnie się wydaje, to znaczy ta, ja nie uważam, że każda powieść powinna być powieścią siostrzeńską. Bardzo bym zresztą nie chciała, żeby się tak stało, jednak bądźmy siostrami, ale za dużo sióstr to jednak też może być trudne do zniesienia. I tutaj to mi się wydaje jakby nietrafione, tak? Jakby jako jakiś kontekst. Wydaje mi się, że ona jest bardzo bezwzględna wobec kobiet, w takim sensie, że bezwzględnie je ocenia właśnie ich ciała. I że tutaj też jest to absolutnie jakby jest wynikiem całej tej podstawowej konstrukcji świata przedstawionego w ogóle powieści Zyty Rudzkiej, gdzie właśnie ciało jest i też nie bez przyczyny tutaj był Gorsyciarz, prawda, tutaj jest fryzjerka.
Czyli znowu bardzo intymna relacja z cudzym ciałem, ciało, które się ciągle wymyka, ono zresztą nam też dużo podkreśla, prawda? Też właśnie też taki, można powiedzieć, liczman antropologiczny, ale z drugiej strony ona tam też mocno podkreśla, w jaki sposób te włosy są czasem straszne, prawda? Skołtunione, zawszawione, zakrwawione, prawda? Że to jest jakby taki ciągłe zderzenie też z czymś obiektalnym, a z drugiej strony coś, co ona doprowadza do porządku. Ona zresztą chyba częściej mówi kudły niż włosy. Tak, no oczywiście, bo ona ma też te swoje takie powiedzenia. I jest też tutaj taki ciekawy, to znaczy taki, tutaj w tym sensie ta bohaterka jest trochę odwróceniem takich zwykle męskich bohaterów, którzy bezwzględnie oceniają kobiety i którzy sobie biorą kobiety. Tutaj ona bierze to, co chce, a przynajmniej zachowuje taką wiarę, jakby, czy takie przekonanie na temat siebie, że prawda, jest do tego zdolna. I że właśnie może, to zresztą gdzieś na jednej z pierwszych stron w ogóle jest mowa o tym, że ma takie łapy, że bierze to, co do tych łap jej pasuje, prawda? Bardzo ciekawe zresztą jest to, nie wiem, czy zwróciłyście na to uwagę, bo tutaj zasadniczo ona jest tą osobą aktywną, sprawczą, która oczywiście pracuje z różnymi formami czasownikowymi, ale bardzo wyraźnie tam, gdzie się mówi o ideologiach, to jest to, co się do niej nie przykleiło. Tak? Znaczy, że ona, to nie jest tak, że ona ma poglądy, wyzna jakieś poglądy, podejmuje jakieś ten, tylko no, ochrzcili mnie, ale odpadło, prawda? Znaczy, że ten świat taki idei jest tutaj bardzo wyraźnie zdefiniowany jako zewnętrzny i właśnie nie przylepiający się do ciała. Nie, więc w tym sensie tutaj jest ta redukcja. I myślę, że tutaj no, w centrum jest to ciało, ale jednak ta relacja z Zośką czy potem z Jockeyem to jest relacja miłosna. Prawda? To znaczy oczywiście ten wymiar seksualny jest tutaj mocno podkreślany i mocno pracuje, ale chyba bym użyła jednak tego słowa miłość. Ich śmierci też odbywają się na zakładkę, bo właściwie mamy wrażenie, że szukając butów, ona próbuje zadośćuczynić za to, że nie mogła powstrzymać tych, nie wiem, facetów, którzy zbili Zośkę. Więc właściwie wraca do przeszłości i szuka sposobów na to, żeby pozbyć się wyrzutów sumienia poprzez pamiętanie, równolegle do starania się właśnie o ubiór dla Jockeya. Właśnie myślę o tym, jak są przedstawieni mężczyźni w tej powieści. No właśnie, bo to jest drugie. Bo ile właśnie te ciała kobiece są takie, no mówię, słodkie baby z zadami, łydami, albo ta subtelna Mirka, to Jockey mi się skojarzył z takim jakby no przeciwieństwem standardowego mężczyzny. On jest taki trochę jak anorektyczka, zresztą pojawia się tam, on się głodzi, no bo oczywiście to jest częścią jego fachu, musi być jak najlżejszy na wyścigi. Łysy. Łysy, więc jest mistrzem głodówek, jest łysy, jest lekki, jakby no z predyspozycji zawodowych jest taki strasznie wątły. Jest też elegancikiem, fircykiem. Jest, tak. I właśnie myślę, no dobra, on jest taki słaby, zdechły i zresztą jego śmierć jest też taka dziwna, że on po prostu leży w łóżku zagłodzony na śmierć, na własne życzenie. I zastanawiam się, jak inni mężczyźni wypadają na tym tle. No bo mamy tę agresywną męskość w postaci tego jednego wspomnienia o tym, co Werę spotkało na wsi. Tam też ją jakoś skopali do nieprzytomności i ona potem z tej wsi uciekła, coś takiego. Mamy mężczyzn, którzy napadają na nią i na Zośkę i to są, ona mówi, docenci, inteligenci i tak dalej. I co jeszcze? No mamy księdza, ale nie wiem, czy to męskość. Mamy Ludwika też, Prokopiuka, prawda? Który się pojawia. Znaczy właściwie tutaj trudno właśnie powiedzieć, bo poza Jockeyem i Dawidem Cukrem, to zasadniczo to są różni mężczyźni funkcyjni, jeśli tak można powiedzieć, prawda, którzy zjawiają się w jej życiu z racji jakiegoś takiego zadania oficjalnego czy formalnego, które pełnią. Jak właśnie ksiądz, z którym rozmawia o pogrzebie, czy właśnie lekarze, tak? Pracownicy zakładu pogrzebowego też są istotni. To nadal mamy, prawda, tutaj figury, które są jakoś przypisane do pewnych instytucji. Wszystko to są instytucje jakoś tam obsługi ciała i ducha. Oczywiście, tak, no to już powiedzieliśmy, że to jest jednak konsekwentny rys tego świata przedstawionego Rudzkiej. Ale taki właśnie to ma chyba tutaj tylko tych dwóch kochanków, prawda? To znaczy Jockeya i Cukra.
Myślę, że to są jedyne takie pełnokrwiste postaci męskie, ale nie wiem, czy o J.K. możemy mówić, że jest pełno... Tak. Na pewno nie jest, jak ona to pisze, arabskiej maści, tak? To jest taki mieszaniec dziwny i to też jest istotne, że on właściwie jest taką hybrydą, bo ma w sobie też damskie różne cechy. Ona porównuje go w pewnym momencie do torebki z wężowej skórki, tak? Że on leżał na tym łóżku wysuszony jak wężowa skórka. Gadzią mordkę, to była takie, no. Ale cukier, no właśnie, ale cukier też w pewnym sensie jest podobny do Jokaja, bo ona mówi o nim, że z kolei całe życie cukra jest nie podporządkowane, ale organizowane przez jego siostrę, że jakby to Mirka tam trzęsie tym całym domem i że bez niej cukier by zginął. Także nie wiem, czy tam w ogóle jest jakiś pełnokrwisty mężczyzna. To kobiety są pełnokrwiste, na dobre albo na złe. I jeszcze mamy ciekawe kobiety, przepraszam, w postaci tych wesołych grabarek na zakończeniu. To jest figura, której nie rozgryzłam. Też jakiś ciekawy rodzaj kobiecości. Mówisz o tej ekipie tańczącej, tak? W ramach full pakietu pogrzebowego, który Vera dostaje za darmo. Jak to było pogrzeb na tani, a udany. Tani, a udany, dokładnie. Właśnie taki rytm nie do końca, prawda, rym nie do końca udany. Rozumiem, że tutaj moglibyśmy zacząć spierać o standardy urody męskiej, ale chyba właśnie o to chodzi z Jokejem, że on jest, że tutaj w tym spojrzeniu na ciało chodzi o to, żeby przekroczyć, prawda, to spojrzenie normatywizujące. To znaczy na przykład dowiadujemy się, że Zośka była bardzo ładna. Nie ma chyba tam specjalnie jakichś takich rozbudowanych opisów, ale... Chyba większe i silniejsze od Wery, jeszcze większe i silniejsze. No tak, więc może to był szczególny typ urody, ale ona sama, prawda, właśnie opisuje się, jakby dowiadujemy się, że jest taką właśnie mocarną kobietą, sporo większą, jak możemy się domyślać, od Jokeja, więc tutaj absolutnie to jest taka gra na właśnie też takim nie przyjmowaniu niczego, co standardowe, jako czegoś, co może mieć w sobie życie po prostu. Ja bym tak to widziała. Ale czy wy miałyście wrażenie, że Jokej jest słabym mężczyzną? Bo ja zupełnie jakoś nie odebrałam. On ma wielki urok, wielki czar. On jest szybki, on jest narowisty jak koń, ja go goni cały czas. No myślę, że jednak to jest osiągnięcie zatrzymać Werę przy sobie, prawda? Aż do śmierci, nawet parę dni później. Nie, on mi się właśnie wydawał jakiś taki strasznie zdechlakowaty i zaczęłam się zastanawiać, być może tak trochę banalnie, czy to właśnie nie dlatego on zatrzymuje Werę przy sobie, albo nie dlatego ona z nim zostaje, bo on w pewnym sensie nie stanowi dla niej fizycznie zagrożenia. I znowu tutaj szłam jakoś tym wątkiem tego pobicia tudzież gwałtu, że ona ostatecznie zostaje właśnie z mężczyzną, który takim... No, mężczyzną do końca nie jest, bo jest wystrojonym, leciutkim, głodzącym się fircykiem. Chociaż oczywiście w zakończeniu wychodzą jakby na jaw jego męskie sprawki. No nie wiem, mnie się wydaje, że to jest dosyć namiętna relacja, tak? Znaczy oni się tam zdradzają, najpiękniejsze dni ich małżeństwa to są te, kiedy się godzą. Nazywa to miesiącami miodowymi, ale trwają około 4 dni. I najprzyjemniejszy miesiąc miodowy organizuje ten, kto zdradza, też tam pada. Także... Tak, tutaj powiedziałabym, że to życie miłosne tej pary jakoś się broni w tej powieści. Chyba, że on uprawia sport, to wtedy może tylko raz na tydzień zająć się nią, obrócić nią, jak ona to mówi. Także no tak. Sport jest tu przeszkodą. Po raz kolejny się przekonujemy, że sport nie jest zdrowy dla życia. Sport wyczynowy, rzecz jasna, tak? Czy zawodowy. Przypuszczam, że dobiegamy kresu dyskusji i zaraz zostaniemy stąd wyciągnięte, ale ja bym jeszcze... Nie jest może ciekawe, ale mnie jakoś interesuje wątek materialny, który się tam pojawia, bo też Vera jest w pewnym sensie Jokejem jednak rozczarowana, że on ściga się na tych wyścigach, ale coś tam jest takiego, że on zawsze stawia na złego konia, że więcej koni zabił niż wygrał wyścigów, że jednak coś tutaj było w tych jej oczekiwaniach, że trochę będzie lepiej, a zostają po nim te bezwartościowe blachy. Także mówię, to jest tylko jakiś taki sygnał dla osób, które nas słuchają, że chcecie coś o tym powiedzieć. Ale coś tutaj też jest na rzeczy. No mnie się wydaje, że to jest też znowu dosyć konsekwentne, no bo ta materialność oczywiście tam przejawia w różnych przedmiotach, zwłaszcza właśnie w tym poszukiwaniu pieniędzy, czy czegoś, co da się spieniężyć na buty. I w tym sensie też buty są tutaj dosłownie materialne, prawda, znaczy fizycznie. Ale no w końcu po zakładzie Wery też zostaje tylko blaszany szyld.
prawda? Więc w tym sensie tutaj myślę, że to jest w tym porządku w ogóle wszystkiego, co się degraduje, a nie takiego personalnego rozczarowania, prawda, akurat tym jednym nieudanym mężem. Ale to nie jest tak, że Wera też w którymś momencie mówi, że właśnie wszystko, co mieli, to ona zarobiła strzygąc te kudły? To nie jestem pewna. Tak. Ale też mówi w innym momencie, że ona najbardziej lubi handel wymienny i że jest niesamowicie przywiązana do rzeczy, którymi się otacza, bardziej niż do ludzi. Ona mówi, że wystarczą jej właśnie te nożyczki, ten stołeczek i że właściwie nic więcej do życia nie trzeba, nawet jockeya. Więc też te rzeczy z nią zostają, a cała reszta ginie. Tylko właśnie tych rzeczy jest niewiele, jeżeli to jest stołeczek i nożyczki. Oczywiście znowu te nożyczki są symbolem, konkretną rzeczą, ale też zarazem. Więc tutaj myślę, to trochę dochodzimy do tych aporii, o których już wielokrotnie, czy jakby w kilku wątkach mówiłyśmy. Bo tam jest też cały porządek nożyczek. Wera ma lepsze i gorsze nożyczki, a w ogóle nożyczki są też oczywiście synonimem rozłożonych kobiecych nóg. Dziękuję. Jest bardzo niebezpiecznie je nosić w kieszeni na co dzień. Mamy pytanie od publiczności, które nie wiem, czy nie sprowokuje dyskusji trwającej równie długo jak ta do tej pory. W powieści mamy dość nachalną zabawę słowem i aranżowanie go w każdej możliwej ekwilibrystyce. Czy to nie jest przerost formy nad treścią? Gdzie się kończy granica dobrej literatury? Ja od razu mówię, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Już o tym mówiłyśmy w pierwszej części dyskusji trochę. Tak. Ja myślę, że bardzo elastyczne są te granice i to już należy do czytelnika. Znowu, ja myślę, że nasza dyskusja jakoś uświadamia, że nie jest to przerost formy nad treścią, bo wystarczy spojrzeć, ile jednak z tego bogactwa języka wyciągnęłyśmy różnych wątków, figur, szkieletów i tak jak mówię, może się to nie podobać, że szkielet tam przebija i są te wszystkie rzeczy, o których mówiłaś, dość oczywiste, buty, zegarek, bla, bla, bla. Natomiast pokazuje to, bla, 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 nie było do ciebie. Natomiast pokazuje to, że pod tym językiem nie to, że coś jest, tylko jest bardzo wiele w tym języku zawarte i ukryte i może jako forma jest to męczące, i o tym można dyskutować, ale na pewno to nie jest pusta forma. Ja myślę, że też za żywotnością tego języka przemawia to, że jednak on się rozrasta z książki na książkę. I ona faktycznie, ona, to znaczy i Wera, i sama Zyta, no faktycznie ten język trawią i jakoś tam recyklingują, tak? Więc on daje początek nowym rzeczom, on daje początek właśnie nowym tytułom, czy nowym postaciom, czy pewnym powrotom, które mają sens fabularny i konstrukcyjny, więc... Ja rozumiem, że ta forma językowa może stawiać opór i no, mówiłyśmy właśnie też, ja na pewno i Olga, o tym, że pojawia się znużenie, czy właśnie to może zgrzytać, ale wydaje mi się, że też ta dyskusja pokazuje, że jeśli chodzi o dobrą literaturę, to ona się po prostu nie kończy. I to nam daje też nadzieję na następne spotkania. I miałyśmy chyba zapowiedzieć, prawda, następny tytuł i uznaliśmy, bo było to dyskutowane jeszcze z pierwotnym dyskutantem, czyli z Maciejem Libichem, że będzie to książka Buddaland Juliana Strachoty. Zapraszamy w połowie maja. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeszcze dwa aplauz. Niezbyt prężny. Najgłośniejszy aplauz. Jest.